Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco. Tak się jakoś złożyło, że w naszym programie jeszcze nie było żadnego gościa związanego ze światem siatkówki, a skoro tak, to trzeba to nadrobić i już teraz witam serdecznie nadzieję, jeżeli chodzi o polską myśl szkoleniową siatkówki trenera AZS Politechniki Warszawskiej Jakuba Bednaruka. Zastydzasz mnie. Zaraz Cię będę lał po pysku, na razie Cię zastydzam. Dziękuję Nie, Nadzieja, myśl szkoleniowa tak zabrzmiało, początkującego trenera. No dobrze, niech będzie i tak. Słuchaj, czy siatkarze to takie trochę Popierdółki. To jest moje pierwsze pytanie, bo z niektórych Twoich wypowiedzi wynika, że niestety tak. Mówisz, że mało piją, lubią się przytulać do trenerów w trakcie treningów i jeszcze są wrażliwi na krytykę. Może nie tyle, co popierdłki, ale wrażliwi, Częst, często można wrażliwego świadkara spotkać. Się. Czy przytulać się lubią, nie sądzę. Był taki jeden numer, że im kazałem się przytulać, a żeby poszałamać pewne, pewne lody, nie sądzę, żeby się lubili. <grymne> przepraszam. Ale no, kontynuuj, proszę. Nie, nie mów. Nie, przełamać bariery. Zostawmy przepraszam. Um, lepiej, tak. bariery. Wrażliwi myślę, że część sportowców, może naturalni, może, czy, może wielu wrażliwych jest, ale, ale często yy, chowają tą wrażliwość pod taką. Y, powłoką twardzieli, a, a, a siatkarze może, może są tacy naturalniejsi. Wam się często zarzuca w tej dyscyplinie sportu brak kontaktu i tak sobie pomyślałem dzisiaj, przygotowując się do tego wywiadu, że może w siatkówce powinny być takie pojedynki jak w NHL, że jak tam się obrażacie przez siatkę, to sędzia na chwilę robi przerwę, wychodzicie jeden na jednego, dwóch gości się pieprza sędziowie nie przeszkadzają, czekają aż się pojedynek skończy i dalej gracie. Wtedy by, wiesz, jakby ten e, argument za tym, że jesteście za delikatni minął. To trzeba było to z KSW połączyć, razem, żeby żeby Dla mnie jest foko. No, może obrażamy się czasami. Znaczy, staramy to jest... się tego, jak się nie. Jest, jest wiele jest nieprzyjemnych sytuacji, czy nieprzyjemnych, naturalnych, normalnych, sportowych, przy rywalizacji. A to jest takie bardziej, raczej ty załatwicie, czy raczej takie bardziej uważaj, psiakostka, zaraz za Nie, Nie, lecą, lecą dobre bluzgi, takie. I to nawet może w. Za, nie załatwi cię, ale tam są dobre teksty, czasami nawet są takie na, tak, tak dobre, że sam, czasami e, potrafię się z tego nawet śmiać, bo, bo, bo są niezłe. E, wrzucamy sobie, no normalna sprawa, że sobie wrzucamy. Może nie, to nie jest tak regularnie, nie jest to... Bo, bo, a jednak tylko dużo szacunku jest między nami, między, między siatkarzami. To nie jest tak, że, że krzyczymy, że w, 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 wczoraj bzykają twoją żonę, jak do bekama jeden z piłkarzy wyskoczył. E, może tak nie jest, bo to... to bo, ale a jednak. Jest, no, ale jest... Michał Kubiak tam do ruskich po drugiej ostro. stronie siatki, to na pewno ostro jechał, nie wierzę w to. E, o też ruskich, mogło lecieć. O, ostro ostro do, do, na pewno i też pewnie nie o żonie, tylko w, w całej rodzinie. Siostra, tak, babcia. Włosi jak wchodzą, to na, 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 od razu pewnie też się zaczyna jest, no, ale Misiek jest misiek jest specyficzny, Misiek jest jedyny w swoim rodzaju, ale to też, też nie jest tak, że on po meczu będzie skakał, no, mecz jest meczem, no, mecz wytwarza energię, wytwarza A takie nowy. teksty się powiedz, przygotowuje wcześniej, czy tak na spontanie jedziesz? Ty, kart, karteczkę masz tutaj Taką w kieszeni, karteczkę, w kieszeni, tak w kieszeni, jak, jak mu teraz poślizgnąć? Czekaj, bo nie wrzuciłem mu, w pierwszym secie mu to już wrzuciłem, <laughs> to <jest> punkt <laughs> drugi. Nie, nie ma tak tego dużo, żeby to można było aż tak przeżywać. Jest, jest zarza się, ale to nie jesteśmy popierdółkami, ale też nie jesteśmy... Nie zwracamy się chamsko do przeciwnika, na pewno. Mhm. W książce Grzegorza Szamotulskiego najbardziej spodobał mi się fragment, że w legii ich najlepszym psychologiem był browar. Moi chłopcy tak nie mają, nawet gdyby gdzieś poszli, to po trzech piwach by się poprzewracali. Po trzech piwach duzi faceci umieśleni, no jak to halo. To było chyba w zeszłym roku, powiedziałem, kiedy miałem zespół, która średnia wieku była tam 20 lat. W praktycznie. Poza jednym zawodnikiem większość z tych chłopaków chodziła dopiero do dorosłej siatkówki. To tym a, bardziej powinni pić, bo to młode ciała, organizmy. Zdrowe. A, że metabolizm lepszy. No. Um, ale to już jest to jest takie pokolenie, że ono skupione jest, bardzo skupione jest na, na treningu, na odżywianiu. Jak ja zobaczyłem, że oni po pół roku już wiedzą, jak przyrządzić pewne rzeczy, to aż mi miło miło, bo to jednak jest jakiś tam progres. Um, czasami wychodzę. Ja nawet wiem, kiedy oni tam sobie wyjdą, pobawić się, bo to naturalna sprawa, ale to było w zeszłym roku, bo to różne masz zespoły. Co roku masz inny zespół. To jest też fascynujące w mojej robocie, że masz co roku. Zupełnie innych ludzi i zupełnie inaczej mu się traktować. Bo się rozkupują. No, rozkupują, no takie życie. No, nic na to nie poradzisz. Ja się cieszę, że, że trafiał do dobrych klubów. Nie ma z tym problemu. Ale tak, tak jest. W Też w, te, w zeszłym roku byli młodzi, grzeczni. W tym roku już są mniej grzeczni i mniej młodzi. Czyli rozumiem, że tobie by nie przeszkadzało, jakby raz na jakiś czas zespół, nawet powiedzmy wtedy, gdy jest kryzys, spotkał się walną po parę piw i sobie jakieś tam sytuacje wyjaśnił. Wręcz wolałbyś, żeby tak było. Ja wolę, jak w ogóle jestem człowiekiem, który dużo mówi i wolę pewne rzeczy przedyskutować. Jeżeli to będzie potrzebowa, ktoś potrzebuje do tego piwka, bardzo proszę, ktoś potrzebuje do tego cokolwiek, usiąść na kolacji, nie mam z tym problemu. Ważne, żeby rozmawiać, bo, bo uważam, że jeden z większych problemów w zespołach, jakie się mogą wytworzyć, to jest brak komunikacji. Mhm. Brak, czasami można sobie wyrzucić, nawet jeżeli nie masz szacji, to lepiej wyrzucić i sobie coś wytłumaczyć, czy tam nawet się poszarpać, niż, niż żeby to tak pół roku nie patrzeć na siebie albo nie mówić sobie do wszatniej części, tylko przychodzi do. Pytanie, czy trener Bednaruk będzie mówił, proszę Państwa, prawdę? Bo w przeglądzie sportowym kiedyś Jakub wyznał coś takiego. Oszukuję wszystkich, kibiców, mój zespół, przeciwników. Wy też nie zawsze usłyszycie ode mnie prawdę. Takie psychologiczne gierki, pan Nie, to akurat ten wywiad, to jeden z moich słabszych wywiadów, jakie udzieliłem to Dobrze no, się czytało. Ale jakoś nie byłem z niego zadowolony. Nie dlatego, że był tylko po prostu to była to spisana rozmowa godzinna, którą ja sobie tak, godzinę sobie gadaliśmy. Ale ponieważ jak mi dacie tylko kamerę, to ja sobie będę gadał i gadał i ja gadał. Ja tu nie jestem potrzebny. To w ogóle nie daj mi. Już tego. sobie czytamy w czytam, um, Akurat to było takie, um, kolejny z moich takich dowcipów. Um, nie powiesz na przykład, iż zespół jest w kryzysie. Nie powiesz w, pra, w, w wywiadzie, że zespół gra kiepsko i nie wiem, co się dzieje. No weź, niech trener to tak powie. rano chłopaki otworzy, i będą płakać. Nie Będą powiesz. się obejmować. Boże, nie trenujmy, Albo na piwo spadniemy pójdą. z ligi. Spadniemy, nie, Chociaż nie tak, możecie spać z ligi. Bo... Nie możemy spać z no. ligi w, nasz, w tak. to nie. Tam to był akurat żart, ale prawda jest taka, że, że często jest tak, że my w, wy jako dziennikarze wykorzystujecie sportowców do tego, żeby porozmawiać, żeby się My to samo robimy z dziennikarzami, z kibicami. No nie powiem Ci na przykład to, że po meczu nie wiem dlaczego przegraliśmy. No, wyszedłbyś trochę na idiotę albo na ignoranta. Na ignoranta albo nie, no to znaczy, się nie nadaje. No to, ale to jest tak często, że przegraliśmy z dwóch, trzech powodów. Ja nawet powiem Ci więcej: był taki mecz w grudniu w, w, z Jaszczemie, wygraliśmy go łatwo 3-0. Ja nie wiem, dlaczego myśmy tak łatwo wygrali. To jest lepsze. <laughs> bo nie mam pojęcia. wygraliśmy bardzo gładko, z zespołem bardzo dobrym, który w tym roku naprawdę jest rewelacją dla mnie ligi, ale wyszło nam to bardzo prosto. A ja też po meczu nie wiedziałem, dlaczego tak łatwo. Czasami tak się zdarza, że czasami no, gadasz te swoje rzeczy tam. Żeby... Kolejny cytat z ciebie. E, przyznałeś kiedyś, że kłócisz się z sędziami nawet wtedy, gdy mają rację, żeby trochę tak rozruszać zespół, żeby wszyscy wokół wiedzieli, że coś się dzieje, że lubisz takie małe zadynki robić. Ale to nie jest też taka premedytacja, że ja przychodzę przed meczem mówię, o dzisiaj zrobię dym, czy coś w tym stylu. To nie tak. Ja też nie robię dymu, bo nigdy się z sędzią nie pokłóciłem. E, nawet kiedyś w Rzeszowie stwierdziłem po, na konferencji, że nie miał racji, a później na wideo przejrzałem i przeprosiłem go, bo, bo ja wolę z sędziami żyć dobrze. Ale Bart... kiedyś powiedziałeś w dupie pan sobie wsać, w dupie pan sobie tę żółtą kartkę. No czyli. i czerwoną dostałem. E, ale to też nie było grzeczne i to też nie jestem. Ja też nie jestem w siebie domy. To też nie jest tak, że ty kontrolujesz te emocje. Jak masz po 24 i ty nagle kontrolujesz. E, Wszystkie swoje zachowania. Czasami, nie, nie, jeżeli je, ja nie jestem cichu, cichym człowiekiem, to też czasami wybucham, ale to też nie jest tak, że ja to specjalnie wszystko robię. Ale to też nie jest tak, że nie kontroluję, bo to też nie jest tak, że. że, że... Czy tak trochę pod publiczkę, a trochę dajesz się mocy? Nie tyle co pod, pod publiczkę, może bardziej dlatego, żeby, ci, żeby, mo, może żeby wrzucić taki mały granat na boisko, bo czasami, jak wiesz, coś tam się nie klei, to to jest taka forma granatu, a pod publiczkę, nie, ja już nie. Siedzę z Polski 20 par lat, to już tam pod publiczkę. Twoja żona to chyba nie ma z Tobą łatwo, bo Ty jesteś takim dynamicznym, wygadanym facetem, cały czas ciebie jest wszędzie pełno. Dostałeś kiedyś od niej pobie? Nie, po nie dostaję od niej, raczej yy, na zasadzie takiego pogłaskania i znowu, znowu oszalałeś. Na ruch, znowu zrobiłeś coś. się uspokój. Nie, ona dosyć często słyszę, że przecież ty w tym roku masz już 40 lat. I to tak na takiej zasadzie. To jest, to jest taki strzał od niej. No tak. um, łatwo ze mną nie ma, ale przed, była ze mną było, były bardzo złe momenty w moim życiu, bo w sporcie jest różnie. Dlatego ja też teraz nie podniecam się jak jest, jak jest dobrze czy nie czy nie załamujesz jak jest źle, bo jest, w sporcie jest różnie. Ale, ale i ona zna ten sposób wie o tym, jak do domu wrócić, kiedy się zbitym jest jak pies, a wie też jak się wrócić, kiedy jest się na fali, jest się na topie. Um, a ja to dosyć u mnie, po, po mnie to widać w, 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 emocje, a ona raczej tak mnie wygasza. Kuba, proszę Państwa, bardzo lubi media społecznościowe. Świetnie czuje się na Twitterze i e, często... Jedno medium. Dobrze, jed, jedno medium, Twitter. Nie masz Snapchata, Instagrama? No, no, bardzo ja też nie mam. E, I teraz tak, taki na przykład wpis. Syn na obozie, córka u teściów. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Chyba nie u mnie. Ona nie może zapomnieć o tej enklawie. W nawiązaniu do tego, że kiedyś żona się zorientowała, że Kuba poszedł ze znajomymi pobalować. Ja Ci powiem, że to jest taki, takie już granie. Mi to się podoba, ale niektórzy mogą pomyśleć, że tak się za bardzo odsłaniasz znaczy odsłaniałem znaczy się akurat to wyjście. W, to było dosyć zabawne, bo, bo żona mnie namawiała, namawiała na ten odkurzacz i muszę ten odkurzacz kupić jej w końcu za to wyjście. A akurat ze znajomymi postanowiliśmy sobie po, te, pobawić się. E, Zresztą na siebie wpadliśmy. Zresztą wpadliśmy, ale w, ona dokładnie wiedziała, co będzie się działo. To nie było niespodzianka raczej. Czyli za to, że możesz wyjść do klubu e, Odku, odkurzacz kupujesz? To raczej będzie często wyganiać, wiesz potrzebuję nowej i się no teraz, stary pobawić. Właśnie teraz na to wpadłem, że to żeby nie było tradycją, teraz no, w każdym... może, może nie, tak nie, być. Słuchaj, nie nigdzie nie wychodzę do, do, do końca ligi w domu. Powiedziałeś kiedyś, że jako młody zawodnik byłeś budzony przez starszych nawalonych graczy, którzy akurat imprezowali, musiałeś się podnosić z łóżka i odwozić ich do domu. Tak rzeczywiście było. To były bardzo dawno temu, ale to to, jest, to są stare czasy zupełnie innego, zresztą dobrze wie, siedzi w sporcie wiele lat, wiesz tym, że w latach osiem... ja zaczynałem, debiutowałem wiem, o 17 lat. Eee. Trochę inni byli to zawodnicy, trochę inni sportowcy. Inaczej to się. To, to nie tak, że to było, po prostu to było tak, tak ale to nie było tak, że to codziennie. Była taki moment, był śmieszny dosyć. Nie było... mogę trenować ludzie, mo sypiam się 6 w tygodni, pijanych nie, kolegów. Boże. Nie, 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 nie. To był taki, taki dosyć zabawny jeden moment, kiedy się wstałem, ale jak było, jak miałem jechać, przywieźć coś, zanieść coś, coś zorganizować, no to trzeba było wstawać i koniec jechać nie było tematu. Mhm. Tak się zastanawiam, czy bycie mistrzem świata w siatkówce. Tak, jak my jesteśmy, to jest coś, bo niewątpliwie bycie mistrzem świata w piłce nożnej, którą uprawia cały świat, to jest wielka sprawa. Bycie, nie wiem, numerem jeden na liście tenisistów to jest duża rzecz. W Siatkówkę niby też no, gra cały świat trochę na plaży, trochę w ogródku, mm. rodziców i tak dalej, ale jednak cały świat aż tak bardzo tego sportu nie uprawia. Tak mi się wydaje, że to nie jest jakiś sport globalny mimo wszystko. Nie jest i nikt tego nie ukrywa i wcale nie. Ja nie mam z tym problemu, że, że jest, nie jesteśmy traktowani na równo z, z, czy futbolem. My walczymy z ręczną, my walczymy z koszykówką w Polsce. istniam o miejsce, znaczy my jesteśmy na drugim miejscu, ale my walczymy o to, żeby to drugie miejsce. No tak, bo piłka ręczna idzie do góry. Chodzi idzie do góry e, i zajmę sobie sprawę, że z piłką ręczną to jest walka o to drugie miejsce. E, nie mam z tym problemu, ale dla mnie to jest mistrzostwo świata, to jest mistrzostwo świata. Nieważne w jakiej dyscyplinie jesteś najlepszy na świecie. I czy, czy deprecjonować kogoś, kto uprawia dyscyplinę, jaką. Kto uprawia mało, czy, czy, czy a jest mistrzem świata, i ja uważam, że to jest, jest dla mnie mistrz świata, to jest mistrz świata, nieważne w co. Kuba Bednaruk nie ukrywa, proszę Państwa, tego, że uwielbia piłkę nożną i w ogóle interesuje się, ogląda mecze, bierze udział w jakichś grach typu Ustaw Ligę, czyli gdzieś tam sobie układa własne jedenastki. Ty nie żałujesz trochę tego, że zamiast trenerem siatkarskim mógłbyś być trenerem kiedyś piłkarskim na przykład? Nie miałeś takich myśli nie o tym? Nie mam w ogóle. Naprawdę często się spotykam z tym, że, że jakaś jest zawiść ze strony siatkówki w stosunku do piłki nożnej, że, że czegoś się zazdrościmy. To nie tak, to tak nie wygląda. Ja trenowa, zacząłem grać w piłkę nożną, trenowałem. Yy, nawet całkiem nieźle wychodziło mi to, bo bo od koordynacji ruchowej mi dał generalnie do sportu, co pi, jakąś piłkę się rzuciło, to z jakąkolwiek. Yy, ale zaczęło padać, a ja jestem wygodny. Jakżeli pada błoto, no weź na, w styczniu, wyjdź na boisko. Z, mhm. z, a my na sali mamy zawsze ciepełko. A przynajmniej u nas na arenie ustenów. Wy wy nie wyłączyli wam e, prądu ani niczego. mamy mam, Wszystko jest wygodnie, ja jestem wygodny, więc e, nie mam z tym problemu. Naprawdę futbol, e, uwielbiam futbol. Futbol jest e, z jednej strony jest bardzo ciekawy, bo, jest, bo, jest, bo wiele rzeczy można tam. Się jest wiele zmiennych. Jest wiele zmiennych. Środkówka jest dosyć prosta, jeżeli chodzi o to, bo. Musisz przyjąć, wystawić, zaatakować. E, Raz, e, dwa, trzy. Nie i, I kibic, który się nie zna, dużo rzeczy nie wie, na, na piłce wszyscy się znają, bo w piłkę trzeba wziąć przebić przez Bolsyjsko i przejść do bramki, i to już jest wiadomo, że to jest coś się dobrego zrobiło. Uwielbiam piłkę, piłkę oglądam, piłka mi fascynuje, ale też uważam, że jest najprostszym sportem, jeżeli chodzi o sport drużynowy. Nie ma prostszego sportu, nie ma możliwości, może być o cztery kamienie piłkę i ludzi, którzy w ogóle nie mają pojęcia o, spor o, o sporcie, a i tak sobie dadzą radę. W innych dyscyplinach sportu tak się nie da. Nie da rady w, w siatkówce utrzymać piłkę w powietrzu, w koszykówce czy w piłce ręcznej, żeby się zebrało 8-10 osób i sobie zagrało. I to jest pewnie też fascynujące, że ona może być taka różna. Ja lubię, lubię, oglądam, oglądam Polską Ligę, oglądam reprezentację, interesuję się tym. Młody, zdolny trener, straszna goduła, co mogli Państwo teraz usłyszeć, ale też... Na człowiek... doroku, na dorobku, naprawdę na dorobku, bo to jest... Ale myślę, że da, da radę, do da radę. Jeżeli będzie sobie tak dalej radził Jakub Bednaruch, jak radzi sobie teraz w polskiej lidze, to jeszcze nie raz o nim usłyszymy. To był program Czwany Gapa, Kamil Gapiński. Dziękuję Państwu serdecznie, spokojnego wieczoru, do zobaczenia.